gdybym miała turyście albo innemu zwiedzającemu to miasto polecić jakąś datę albo wydarzenie, to myślę, że powinien przede wszystkim przyjechać na przełomie maja i czerwca, skorzystać z tych wydarzeń, które na przełomie tych dwóch miesięcy się dzieją, czyli być może zahaczyć też o noc kultury, ale szczególnie być na mieście poezji i na bieżąco śledzić, kiedy kolejna, czyli siódma edycja w przyszłym roku się odbędzie. A szczególnie z całego miasta poezji obserwować to, jak poezja pojawia się w mieście, gdzie pojawia się na budynkach, gdzie pojawia się na ulicach i odwiedzić kilka mieszkań, czyli odwiedzić tych ludzi, którzy tego dnia żyją w magiczny sposób słowem i dzielą się w swojej prywatnej przestrzeni mieszkania ze swoimi przyjaciółmi tym, co jest najważniejsze dla nich, czyli wierszem, poezją i opowieścią.